Witam Państwa ponownie po przerwie i witam kolejnego naszego gościa. Jest nim pan profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Panie profesorze, trwają w tej chwili protesty rolników. One przybierają trochę inną formę niż jeszcze kilka tygodni temu. Natomiast jedno jest pewne, cieszą się ogromnym poparciem w polskim społeczeństwie. Ponad 70% według niektórych badań Polaków popiera i samą ideę protestów, i tą formułę. Czy to się pańskim zdaniem przekłada w jakikolwiek sposób na politykę? Przed nami wybory samorządowe. Znajdzie to odbicie w słupkach poparcia i w wynikach, czy nie? Już znajduje i przede wszystkim dotyka trzeciej drogi, bo ona ma taką ważną część składową, zwłaszcza jeśli mówimy o wyborach samorządowych, to znaczy PSL. PSL wszedł w pewną tutaj koalicję z Hołownią. To jest koalicja w sensie programowym absurdalna, oparta o sprzeczności, ponieważ Hołownia, jak wiemy, jest zwolennikiem Zielonego Ładu, ponieważ Hołownia jest na przykład zwolennikiem redukcji zupełnej produkcji zwierzęcej chociażby. Mówi to w takich kuriozalnych dosyć słowach. Natomiast PSL no, z siłą rzeczy opiera się o ten elektorat wiejski, albo taki, który ze wsi się wywodzi, lub taki, który jest tradycyjny i rozumie, skąd się żywność bierze, że nie z Biedronki. W związku z czym to połączenie jest takie specyficzne i w momencie konfliktu, a taki konflikt społeczny obserwujemy z rolnikami, nie ma specjalnie trzecia droga nic do zaproponowania poza sprzecznościami. I to też widać w bezradności ministra rolnictwa, to widać też w bezradności w ogóle rządu, który nie jest w stanie nic w Brukseli wiele wytargować. I to oczywiście budzi... Panie profesorze, wejdę tu w słowo, bo o ile bezradność samego pana ministra no, jest dostrzegalna, on nawet jej chyba specjalnie nie ukrywa, to czy rzeczywiście rząd autentycznie chce coś wytargować w Brukseli? Bo przecież Donald Tusk jasno na samym początku protestów wysyłał takie sygnały do rolników, że on nie zamierza niczego negocjować. Czy Donald Tusk jest reprezentantem Brukseli w Polsce? On nie jest reprezentantem Polski w Brukseli, nawet wtedy, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej, tylko dokładnie odwrotnie. W związku z czym, tak jak pan redaktor mówi, no, raczej stara się poprzez różne manewry, chwyty retoryczne, także chwyty polityczne, ten protest rozmyć, spacyfikować go, bo była też próba siłowa. I bardziej widzi, że trzeba realizować pewną agendę unijną. Ale no w pewnym momencie może, czy mógłby ze względu na tę presję coś tam negocjować, ale nie umie i nie jest nikim ważnym w tych relacjach. Jest raczej, tak jak powiedziałem, reprezentantem Brukseli na Polskę, a nie reprezentantem Polski w Brukseli. Podwyżka cen żywności. To jest kolejna sprawa trochę zaskakująca. Może nie sama podwyżka, ale termin jej o tym, że kiedyś podatek VAT na żywność zostanie przywrócony. Mówiło się od jakiegoś czasu, padały pytania, kiedy to nastąpi. Że nastąpiło to w święta, na tydzień przed wyborami samorządowymi. Do dzisiaj wielu specjalistów zachodzi w głowę, jaki w tym interes miał rząd. Małżonka moja wczoraj w sklepie spożywczym była, mówi, że panie w sklepie zajmowały się głównie przebijaniem cen. Dlaczego? Jak pan sądzi? Dlaczego taki właśnie dziwny timing tej podwyżki VAT-u, która skutkuje już podwyżką cen w sklepach? A pierwsza rzecz to taka, że mamy do czynienia z obniżką inflacji. Profesor Glapiński miał rację, inflacja spadła. A jeśli inflacja spadła, to niestety odbija się to też na dochodach budżetowych. My wiemy, że deficyt został zwiększony w sposób nieracjonalny przez Tuska, no i trzeba go czymś pokryć. Przy dużej inflacji to siłą rzeczy te podatki są wyższe, natomiast to jest pewien problem, więc trzeba jakoś tę dziurę łatać. To pierwsza sprawa. Druga, ja postawiłbym dość ryzykowną tezę, ale jednak ją stawiam, że Tuskowi niespecjalnie i nie aż tak bardzo zależy na tych wyborach samorządowych. On je traktuje jako pole bitewne,
jako przedpole, można by powiedzieć, rozgrywki przyszłorocznej o prezydenturę. I w tej przyszłorocznej rozgrywce nie po drodze mu jest z trzecią drogą. I tego typu ruchy, jeszcze raz powiadam, nade wszystko będą osłabiać trzecią drogę, która miała być czymś pomiędzy PiS-em a Platformą. Platforma wiele nie traci. Dlaczego Koalicja Obywatelska? Bo igrzyska zamiast chleba czyni i jej wyborcy są skrajnie antypisowscy. W związku z czym, jeśli czynimy igrzyska typu najazd na dom ministra Ziobry, wcześniej aresztowanie posłów w Pałacu Prezydenckim, prawda, zmiany w prokuraturze, przejęcie brutalne telewizji, to wszystko cieszy jeszcze elektorat Koalicji Obywatelskiej, zresztą przede wszystkim wielkomiejski. Natomiast tutaj nie ma takiego zbytniego przywiązania do tego, czy tam, prawda, uda się i utworzą się te zręby koalicyjne we wszystkich sejmikach wojewódzkich, bo to by wzmocniło trzecią drogę. Jeśli ona osłabnie, to proszę zwrócić uwagę, idzie następna oferta od Tuska w stosunku do PSL-u. To wy idźcie z nami do Europarlamentu. Nie z Hołownią, ale z nami. A jeśli pójdą z Koalicją Obywatelską, a nie z Hołownią, to nie ma już trzeciej drogi. I wtedy gdzie będzie Hołownia jako kandydat na prezydenta czy kontrkandydat dla Tuska w przyszłym roku? No w lesie. A pan minister mówi kontrkandydat dla Tuska. To by oznaczało, że prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, już się w tym wyścigu nie liczy? No się liczy o tyle, o ile pozwoli mu na to Tusk. No bo przecież on posłem nawet nie jest. No załóżmy, że uzyska reelekcję, to też widać, że nie jest takie oczywiste i z trudnościami mu idzie. Ale to tylko samorządowiec. To jaką on będzie miał rolę, albo jaką on będzie miał siłę decyzyjną w sensie realizacji tego swojego marzenia, które pewnie ma. No żadną. W związku z czym, jeśli Tusk ma taki pomysł, a wielu już mówi, że taki pomysł właśnie chce zrealizować, czyli pomysł wejścia, znaczy bycia pod tymi żerendolami, no to trzeba usunąć przede wszystkim po swojej stronie sceny politycznej wszelką konkurencję. To, że Tusk jest w stanie, jest zdolny do tego, by brutalnie siłami ABW, siłami jakichś ochroniarzy eliminować konkurencję w opozycji, to jest oczywiste. To my to obserwujemy i pewnie nie jedno jeszcze będziemy widzieć. Ale tych, prawda, którzy są w koalicji rządowej, trzeba troszkę innymi metodami osłabić, a Trzaskowski się nie liczy. Trzaskowski, no jeśli Tusk uzna, że tak, no on nie ma żadnych szans, w związku z czym wypuszczam Trzaskowskiego, to Trzaskowski będzie kandydatem. Ale same chęci Trzaskowskiego nic nie znaczą. On nic nie znaczy w Platformie. Jeszcze o jednym komponencie koalicji nie powiedzieliśmy, mianowicie o Lewicy, która, wiem to też z takich półoficjalnych komunikatów, które z tamtej strony dochodzą, też jest mocno zaniepokojona swoim większym koalicjantem, jego działaniami. Chodzą takie plotki, że pan premier Donald Tusk zamierza połknąć Lewicę, czy też zmarginalizować ją politycznie. Co mogą oznaczać, co mogą przynieść najbliższe miesiące w polityce, jeśli chodzi o relacje Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Lewica? No, on jej odbiera tlen, ten radykalnie rewolucyjny. No, jeśli idzie tym tropem aborcyjnym, pigułka dzień po, różne pomysły w edukacji, no szalone, no to przecież to jest agenda lewicowa. Jeśli popatrzymy na listy, choćby te, które, albo tych dawnych działaczy SLD, którzy popierają dzisiaj Tuska jak Leszek Miller w Europarlamencie, albo zejdziemy gdzieś na poziom sejmiku województwa lubelskiego i nie wiem, Grzegorz Kurczuk, dawny wojewoda lubelski, działacz SLD, jeden z baronów, dzisiaj jest z tego, co widzę, z Koalicji Obywatelskiej. No to jest podkupywanie, to jest przejmowanie programu, to jest próba marginalizacji, taka, żeby wyborca zobaczył, że no nie ma powodu, skoro całą tą lewicową agendę przejmuje Koalicja Obywatelska, skoro działaczy przejmuje Koalicja Obywatelska, to jaki jest powód głosowania na lewicę? Lewica różnej maści próbuje się bronić. Na przykład część z tych działaczy jest za CPK, co ciekawe. Ktoś tam się sprzeciwia no, wobec tych bezprawnych działań wobec prezesa Glapińskiego. No jakieś ruchy takie
które miałyby odróżniać ten obóz lewicowy od Platformy. No i to się dzieje na naszych oczach. My widzimy, że walka o życie trwa u tych pacynek, przystawek, jakkolwiek byśmy nie nazwali te ugrupowania koalicyjne w stosunku do Koalicji Obywatelskiej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i dziękuję za rozmowę. Kłaniam się. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się również. A my przenosimy się teraz na ulicę Wspólną przed siedzibę Ministerstwa Rolnictwa, gdzie znajduje się nasze studio plenerowe. Oddajemy głos do studia. Trwa protest zarówno w samej siedzibie Ministerstwa Rolnictwa na ulicy Wspólnej, jak i przed siedzibą. To są przedstawiciele Solidarności Rolników Indywidualnych, NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Przypomnijmy, protestujący rolnicy w całej Polsce zmieniają formy protestów. Zamiast dużych protestów w głównych miastach, zamiast wielkich blokach dróg, teraz są protesty, odwiedzanie między innymi biur posłów, biur senatorów, przedstawicieli urzędów państwowych, wręczanie im petycji, przekazywanie im swojego stanowiska, no i oczekiwanie, wciąż oczekiwanie na spotkanie z przedstawicielami rządu, głównie z panem premierem Donaldem Tuskiem. Rolnicy wciąż czekają na jakieś konkrety w dwóch głównych sprawach. W sprawie Zielonego Ładu, co do którego słyszeliśmy wielokrotnie powtarzane hasło Zielony Ład w całości do kosza. I druga kwestia, żywność, produkty rolne sprowadzane spoza granic Unii Europejskiej. W przypadku Polski to jest głównie kierunek wschodni, głównie Ukraina, ale także kierunek południowy, Ameryka Południowa, nawet odległa Australia. I w tym proteście polscy rolnicy są w jakiś sposób połączeni z interesem, pewną solidarnością z rolnikami całej Europy, którzy znajdują się w bardzo podobnym położeniu. To też jest ta grupa społeczna, która jako pierwsza odczuwa już w tej chwili na sobie skutki ideologii Zielonego Ładu, bo można chyba śmiało mówić o ideologii Zielonego Ładu. Wielka próba transformacji naszego kontynentu, starego kontynentu, wyrzucenie z niego większości przemysłu,
ogromne zmiany dotyczące wielu gałęzi produkcji, w tym także rolnictwa. Jeżeli większość założeń Zielonego Ładu miałaby zostać doprowadzona do finału, to wiele gałęzi rolniczych musiałoby po prostu zostać zlikwidowanych. Co będzie to oznaczało? Eksperci snują najróżniejsze wizje. Żadna nie jest dla nas, mieszkańców Unii Europejskiej, wizją pozytywną. To jest przede wszystkim pozbawienie się bezpieczeństwa żywnościowego, to jest uzależnianie się od żywności sprowadzanej z zewnątrz, spoza Europy. Przypomnijmy, nasz kontynent to są setki milionów ludzi. To jest także postępujące ubóstwo naszego kontynentu, dlatego że wyprowadzenie produkcji przemysłowej i wprowadzenie drakońskich norm na transport, na budownictwo będzie po prostu skutkowało ubożeniem nas wszystkich. Rolnicy są tą grupą społeczną, która jako pierwsza w Niemczech, Holandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii odczuła skutki, zdała sobie sprawę, jakie będą potencjalne skutki Zielonego Ładu. No i te protesty trwają. Trwają w całej Europie, zmienia się ich intensywność. Mamy w tej chwili wiosnę, rolnicy siłą rzeczy muszą wyjść na pola, trwają kolejne prace rolne. W zależności od tego, jaka to jest produkcja rolna, będziemy kontynuować oczywiście nasz program, a już za chwilę krótki program informacyjny.